cześć i czołem. Ludzi mało, to można. Dzisiaj zaczynamy vlog od zakupów. Przyjechaliśmy do Carrefoura, ale tak naprawdę nie idziemy do Carrefoura, a idziemy dla mnie po laczki do domu, bo mam same takie zimowe, wiecie. To znaczy mam jakieś tam letnie, ale one nie są odpowiednie do aktualnej mojej wady. Musieliśmy sobie ręce zdezynfekować przed wejściem. Zresetować. No, moje kapcie, słuchajcie, mam takie na lato z gołymi palcami, ale one są bardzo płaskie i bardzo w nich boli stopa, więc jakieś takie wysokie chcę sobie kupić. No bo mam same zimowe. Tu też trzeba się zdezynfekować. To za każdym razem, tak? No, także idziemy zobaczyć, co jest. Może CCC albo Deichmann coś będzie otwarte. Bo to już jest ten czas, kiedy powinno być. Także zobaczymy. O, widzę, że Deichmann otwarty, to pewnie CCC też. Do CCC. A jeśli chodzi o moje nogi, to teraz mam na sobie buty. Najbardziej wygodne buty, które mam. To są buty dla biegaczy i one mają najbardziej miękką podeszwę, z jaką się spotkałam kiedykolwiek. No. Ja po prostu wiedziałem, że cię mało ludzi będzie. To właśnie dziwne. Dlatego nie wzięliśmy specjalistycznych masek. No, a my idziemy do CCC na razie. Już się gotuję, nie? Już przymierzyłam kilka par i się gotuję. No ale nie wzięłam kurtki, no coś za coś. Artur poszedł do obsługi klienta, żeby mi rozszczepili, bo ja nie jestem w stanie się przejść. Nie wiem, czy wybrać te 40 czy 41. Także mam dylemat, a ja nie będę chodziła z kilometrów robiła, więc Artura poprosiłam. No i nie wiem, no bo wiecie, podobają mi się bardziej różowe. No ale tu nie chodzi o wygląd, tylko chodzi o to, żeby było mi wygodnie. A nie wiem, bo one mają takie zakończenie, napięcie i nie wiem, czy bardziej dopasowane, czy jednak trochę luz ma być. Więc żeby się przejść, to muszę je mieć rozdzielone, bo nie jestem w stanie przejść normalnie się w szczepionych. Także zobaczymy zaraz. A się zgrzałam normalnie. Ach. Hej, hej, jesteśmy. Wróciliśmy. To w sumie ja jestem. A myszka stoi tylko obok. Tak. Słuchajcie, no naprawdę. Myszko, aparacik już słabo. Dobrze, jeszcze. Ostatnie życie. Jeszcze mu damy radę. Będzie miało życie. Słuchajcie, więc tak, byliśmy w CCC. W Deichmannie nie byliśmy. Byliśmy w CCC. No tak mały wybór, słaby, no naprawdę. Kiepski. Ale poszliśmy na halę do Carrefoura. I przypadkiem zobaczyłam takie, bo gdzieś tam były przy kapciach, wiecie, gdzieś włożone między ciuchy. Ale były różowe i numer 40. I tak założyłam i mówię, jakie mięciutkie, jakie wygodne, lekkie. Zobacz, one praktycznie nic nie ważą. Co to jest, żarty? No widzisz, nic nie ważą. Z czego to jest? No z gumy. Jak kartka papieru. No i to były 40. No i mówię do Artura, że szukamy, gdzie są takie. No i znalazłam. I mówię do Artura, żeby postarał się poszukać rozmiaru 41, bo te 40 to tak wiecie, mi tutaj, bo one są tutaj takie. No i mi tutaj dotykało pięto, więc mówię, nie wiem, tak coś
Tak nie wiem za bardzo, czy tak powinno być. No i Artur mówi, że nie ma, ale ja się schyliłam i od razu pierwszą parę zobaczyłam, 41, także... Jak tam szuka, jak czasami prosicie faceta, żeby czegoś poszukał, nie? To jak chcecie mieć pewność, że tego naprawdę nie ma, to albo jest faktycznie, to lepiej same poszukajcie. Ja mam to sprawdzone, słuchajcie, 10 lat, także wiem, co mówię. No i były, aczkolwiek niebieskie. No ale co zrobić? Różowe mi się bardzo podobały, bardzo. I serce mnie boli, że musiałam wziąć niebieskie. Już nawet Artur powiedział, że mam wziąć dwie pary, bo tylko 25 zł, słuchajcie, one kosztowały. I one mają taką mięciutką, fajną podeszwę z takiego... To nie są takie, jak wiecie, w tych kroksach. Tylko tu jest naprawdę mięciutkie to jest. To jest taka pianka. Naprawdę świetne, to rewelacja, że trafiłam. No i 25 zł, więc Artur mówi, to weź sobie te i te. Ale tak wiecie, pochodziłam i w tych, i w tych. Artur w ogóle poszedł do pani, żeby poprosić, żeby je rozszczepić. Dostał ochrzan, w ogóle pani się wyżyła na Arturze, nie wiem co się dzieje z tymi ludźmi teraz. No tak, po prostu go krzyczała jak swoje dziecko, nie? Naprawdę, no... Artur mówi, że aż mu ciśnienie podniosła. No, że co to by było, jakby tak wszystkim... Tak. Jakby każdy tak chciał robić. Rozszczepić buty. Tak, a ja mówię do Artura, to mogłaś tej pani powiedzieć, że ty nie jesteś każdy i tym bardziej, że powiedziałeś, ja że... Ja jestem klientem, chciałbym buty przymierzyć. Zwiążemy później, jak ona to, bo to taka gumka była. No i prawda jest taka, że zostawiliśmy różowe i ja związałam je z powrotem razem do pary, także nigdy tak bym nie zostawiła, że rozwalone bym zostawiła. No i tak naprawdę wiecie... Bardzo, pani bardzo niefajnie się zachowała, no ale no już miesza z tym. No i co? I mogę wam powiedzieć tyle, że Artur mi powiedział, no to weź i te. Ale sobie pomyślałam, nie, bo po co będę brała te i te. Fakt, że 25 tych to nie jest majątek. Ale mówię, a jak będą tamte mniejsze, to pewnie te mi będą większe, wygodniejsze i pewnie nie będę nosiła. Więc serce miałam rozdarte, no bo wolałam różowe, ale jednak no... Prawda jest taka, że lepiej patrzeć na wygodę. Ale 25 zł, to ja wam powiem, że 20, ja patrzyłem w Lidlu, to jest świadka spirytusu, to się można dobrze odkażać już. O matko. No, także tylko tyle kupiliśmy. Aha, i jeszcze Coca-Colę, a tutaj mamy ten dip serowy. Mówicie, że serowy najlepszy, także, także zaraz sprawdzę. Artur, weź, bo on mi bije paluszki. Myszko, nie mów, tak? To dziecko jest. Ja wam powiem... Kiedyś, jak się rodziło dziecko, nie? Kiedyś, jak się rodziło dziecko. No, to wiadomo, konflikt pokoleń. Teraz też, jak się rodzi dziecko, to też jest konflikt pokoleń. Ale to jest ostre! I mówi tak... Ty to widziałeś? No. To jest papryczką ostrą. Przecież to jest ostre! A teraz konflikt będzie pokoleń. Dzieci, co się urodzą w okresie pandemii. I później następne i później co wy? Masek nie macie? No. My w maskach chodziliśmy za małego. Tak. Masek nie macie? No, także, także tyle kupiliśmy i tylko Coca-Cola jeszcze kupiliśmy i przyjechaliśmy. A moje pokolenie przecież komputer to widziało tylko w telewizji. Dobra, odłóż. A przecież dzieci, które się teraz urodziły? Nie, no to tak powiem wam przez takie szkiełko futurologii. Takie delikatnie sobie patrzę. No, ale są naprawdę wygodne i się cieszę, bo mają, wiecie, bo to są takie... Dobrze, pogadaj sobie. Co tam słychać? On ma coś buzię brudną. On nie chce nam patrzeć. Baba, tu ciocia. No, tu ciocia. Ciocia, druga ciocia. Tu. Same ciocie. Patrz. No, fajne są, bo są naprawdę leciutkie. One mogą być i na dwór, i do domu. I co? No mają dziurki, więc fajnie, bo ja na przykład, wiecie co, ja tak nie lubię za bardzo z gołymi palcami do domu, ja tak nie przepadam, więc ja się bardzo cieszę, że jednak są pełne. No, fajne są. Chipsów tylko nie mamy. Nie mamy na ciosów, powinny być chipsy do tego. Co zrobić? Ale to ostre jest. No, ja sobie zaraz robię kolację. A ty co to zjesz? Nie mam chipsów. No to nie jedz, to zjesz jak będą chipsy, zostaw to. Ale smaczne jest. No trudno, zostaw to jak będą chipsy, zjesz. Już za mną to chodzi, powiem. Już, zjedz coś innego. A to jest Lactima, pokaż. No przecież pokazywaliśmy. I to koło serków było, być jak fajnie. No fajnie. Masz o. Jak mi się to spodobało.
Spodobało ci się? Mm. No widzisz. A były jeszcze jakieś inne smaki? Były. Tak? No. Jeszcze bardziej ostre. Jeszcze bardziej ostre? Nie. Z żeletkami. Dobra. Dobra, kochani, my uciekamy. Dziękujemy za dzisiaj. Ja nie uciekam. Uciekaj, bo ja muszę sobie... No, wstaw wodę na herbatkę. Nie, ja uciekam. Dobra, ja wstawię wodę na herbatkę. Co mi się bardzo podoba, to, że czajnik, słuchajcie, wyoctowałam. Mam czyściutki, piękny. Wyoctowany, także elegancja Francja. No, a tymczasem lecę jeść kolację i uciekam. Do jutra, pa, pa.